Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Witam was bardzo serdecznie, a na moich kolanach lotniskowiec, czyli potężna 27-calowa maszyna, 8-strunowa, która po prostu wymaga już naprawdę koncentracji, żeby tutaj nie dość, że połapać się na tej ilości strun, to jeszcze dodatkowo wydobyć z niej naprawdę dobry sound. Moi drodzy, mamy tutaj fajny instrument, który jest instrumentem nowoczesnym i funkcjonuje już na rynku wiele, wiele lat. Pomijam Animals as Leaders bądź innych ośmiostrunowców, którzy cisną na gitarach ośmiostrunowych, ale myślę, że 8 strun przyjęło się jednak. Może nie tak jak 7, ale te, które, bo 7 strun już dzisiaj to taki standard, tak jak kiedyś 6, ale 8-strunowe gitary również widzimy na salonach gitarowych. Tutaj mamy budżetowy instrument Ibaneza, który jest naprawdę fajnie wykonany i daje nam zajawkę na pogranie już fachowych riffów o dobrym soundzie. Korpus wykonany jest z Melranti, typowe RG. Mamy tutaj pięcioczęściowy gryf z klonu z orzechem naprzemiennym. Tu musi być łączenie, bo tu są naprężenia, tu jest tych strun dość sporo. Podstrunica jest z Jatoby, rewelacyjnie nabite progi. Pod względem jakościowym jest naprawdę dobrze. To, co zauważyłem, jeżeli chodzi o gryf, to bo tak troszkę wracam do samego profilu, to kiedyś miałem tą ósemkę właśnie w tej opcji, tylko czarną, i tam był gryf taki bardziej D, a tu jest takie niby jeszcze takie D, ale już C, nie wiem jak to określić. Jest bardzo przyjemny, nie ma tej wypustki takiej tutaj na górze, więc mamy wrażenie, jakby był cieńszy niż w rzeczywistości jest. 24 progi jumbo, 8 kluczy, po 4 w linii, klucze olejowe, główka znana z 8-strunowych Ibanezów, charakterystyczne podcięcie, jak w każdym Ibanezie. Przetworniki to IBZ, mamy tutaj MOS, który zwie się 108F, a właściwie F108, potencjometr tonów, potencjometr głośności, trójpozycyjny przełącznik. Jest to konstrukcja Bolton, mamy struny przez korpus, 4 śruby trzymają ten gryf. Jest czat. Chwilę na tym pograłem. Musiałem wymyślić jakiś riff, żeby był na tyle ciekawy, żeby jakoś oddał obraz tego instrumentu. Mam nadzieję, że nie będziecie zawiedzeni. I posłuchajcie, jak gra ta gitara. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Link do produktu pod spodem. Cześć.